Dzień dobry, witam wszystkich. Dziś sobota, niespodzianka. Zawsze w sobotę był targ Strachowice, dzisiaj jest targ pod zamkiem. Lublin się kłania. Zapraszam do oglądania. To mamy standardy piękne. Niebiesko-pstre, czerwone po 50 zł, maściuszki po 6 dyk, a pozostałe po 4 dyk. Po 20. Po 20 zł. Tak jest. Jak leci, tak? Tak. Dziękuję ślicznie. Proso w Lublinie 2 zł za kilogram. Dziękuję bardzo. Tu po dyku jak leci. Bo tu tylko orliki wysokolotne i zamojskie. Innych nie ma, tak? Aha, bo tu jest po dyku, ale od 10 do 20 zł, a te z prawej. A te sprawy, jak wszystkie, to podychu, a jak pojedynczo, to do 30, tak? Dziękuję bardzo. Dzień dobry, ile taki orlik do wzięcia? Nie wiem, bo to nie nasze. A, nie wasze. Zamojski wysokolotny. Na polski orlik. Dobra, ile poważnie. Jak cenowo to wygląda? Różnie jest. I 50 zł, i 20. I 20 zł. Tak. Zależy wszystko od sztuki. Zależy od sztuki. A na dole? To samo. To samo? Tak. Od 20 do 50 zł. Tak. Zależy wszystko od gołąbka. Ale ładne ubarwienie różne. Biało-czerwone, super. No różne. A jakby ktoś brał większą ilość? To będą tanie. Będą tanie. Dziękuję bardzo. Teraz to takie chujowo, to jest wios. Steperskie od do? Po 4 dyki. 4 dyki jak leci. Króliki. Dorosły 70, a młode po 25. Jak coś ładnego, to bardzo bym prosił. No tam zeberki. Tak. Rudopieczne. Kanarzyca samica. I na dole saliste. Para standardów, para zwykłych. A jak to cenowo wygląda, tak do nabycia dla tych, co nie mogą dzisiaj być na tym 80 targu? Zł para zeberek. 80 zł zwykłe faliste para. I standardy 180 zł. Tak cenowo. Tak cenowo, fajnie. A te białe? To są gołębie, cukrówki. 25 sztuka. To młode widać. Para starych i 3 młode od nich. Para starych tu na dole, a 3 młode tu wyżej. Dziękuję ślicznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy tak, po lewej rozelwę królewskie, po prawej nimfy, niżej aleksandretty obrożne. A ceny od do? Od 90 do 300 za sztukę. Dalej? Tutaj mamy palistę po 30 i gołąbki diamentowe po 60. Po 60 zł, fajnie. A dalej? Tutaj wszystko aleksandretki obrożne. Od 300 do 350. 300-350 aleksandretki obrożne. Dziękuję ślicznie. Ile za taką parkę zapłaciłeś? Bo to 40 zł. 40 zł taka para krymków. To masz na z czarnym łebkiem, nie? Tak, i z czerwonym, jak mi się wydaje. Tak. Chcesz kogoś pozdrowić? Mamy. No, to fajnie. Ściana wschodnia? Czy nie? Dzień dobry. Jajeczka przepiórcze. 9 zł.
18 sztuk. A jakby ktoś brał wszystkie, to jeszcze rabat na to no, może by coś się znalazło. No to tak. Fajnie. A tu mamy tak, przypiórki o różnych rasach. Tu mamy samiczki, po lewej samce. Po 20 zł samiczka. Tak, fajnie. Wyżej mamy papuszki. Tak. Papugi paliste po 35 zł. Młode. Takie papuszki tylko w Lublinie. Co sobota pod zamkiem na targu. A na dole mamy chińskie. Tak, przypiórki chińskie po 30 zł. Tu są akurat samczyki. Izeberki 75 para. I na dole samczyki przypiórki chińskie. Zapraszamy do Lublina. Dziękuję ślicznie. A, same staropolskie. Tak, ten jest luźny i włazi do pary, leje młode i przez to wziąłem. Aha, wziął pan te, rozumiem. Cepelki po dychu, a neweczek? Neweczek 15. 15. Samiczka. Te czerwone tiplery? Po 10. Tak, pocztowe po 15, a jeszcze tego rodzynka staropolski? 50. 50. Taki egzemplarz. Tak. Bardzo ładny. Pawiki od 70 do 80 zł. To ile pan ceni takiego krymka? 40 zł. A ten koło niego co siedzi? Ten czarny wiolota? 80. 80 zł. To jest z tej... Samczyk. 80 zł taki samczyk. Dziękuję ślicznie. Samica. Piękna samica. To znaczy ona ta jakby boczata była, nie? A właśnie, żeby... Ile cenisz taką piękną sztukę? 60 zł. 60 do wzięcia. A jak całą parą? Całą parą 100. Sam to pokazać? Tak, bardzo proszę. To jest samczyk od niej? Nie, jest spolowany, ale może być do niej. Piękna para, naprawdę. Super. Jedna para dała takie dłuższe właśnie. A pozostałe? No, ten jest taki nietypowy kolor, to jakby kilka barw, nie? Taki samczyk 200 zł. 200 zł taki samczyk. Z białych możemy coś pokazać. A z białych masz? Całą parę. Ten się bierze. Cała para i samica. Młoda. To ile taka para do wzięcia? 150 zł. 150 zł taka para biała. To są orliki wysokolotne lubelskie, tak? Dziękuję bardzo. Zamojskich pocztowe. Te zamojskie pocztowe, a też różne barwy. I czarno-białe, czerwono-białe, różne. A ten... A i masz te z grzebykami, co to jest? Kapucyny. Kapucyny, całą parę masz? Tak, sam, a jedną samicę sprzedałem. To ile za taką parkę? 60-50 zł, zależy z tej samicy. 60-50 zł. Dziękuję bardzo. No zamojskie, no. To jak to? Teraz lubelskie. Teraz lubelskie, to jak to cenowo wygląda? Tak do nabycia, jakby chciał... Nabyć od pana na przykład taką parkę? Zależy od amatora. No zależy, ale na przykład targ jest po to, żeby się dogadać, więc... To jak będzie kupujący, to się dogadamy. A tak ceny pan nie poda? No cena to jest z nimi. No cena jest z nimi, no do worka nie idzie. To znaczy, a ci co nie mogą, chcieliby się dowiedzieć? To są propagandy kosiane. Po 5 dych od sztuki. Albo i mniej. Albo i mniej. No to tak to rozumiem. Dziękuję bardzo. Takie krymeczki po 4 dychy sztuka. Różne.
żółte, czerwone, ogonki, główki, klateczki. Ta jest pierwsza 9 dych, tak? A ta na górze, ta 5 dych, a pod spodem? Po 72. Dziękuję bardzo. Taki mulemansik. Dwie dychy. A z tych orlików te po ile? Po 20 zł? Dziękuję bardzo. A te takie białe, czerwone boki? Ta parka jest najdroższa na pewno. To ile taka parka do wzięcia? 50 zł. A tych para tych niebieskich? 30. A ta samicka czerwona, a samczyk da biało-czerwony. Ta parka ile? Oj, mówię sobie, można to sprzedać. No, ale dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo. Bo mnie samica tylko została. Znaczy do samicy miała się zapalić. Ale od niego mam młody, bo ja sobie nakrzyżowałem ich, bo taką jedną samicę są, wiesz, inne młody. Miała samica była krótka, on był duży. Nie? Tu są właśnie zagraniczne gołąbki, widać na obrączkach rumuńskich. No takie, tak było, takiego raz trafiłem ja i... Jak to cenisz mniej więcej? No tak po 50 zł. Po 50 zł, a z tych ozdobnych co masz? To jakieś wywrotka masz tego żółte? To jest ukraiński gołąb. Ten? Tak. A szarik, dobrze. Tak. Kolory na nie, teraz mówię. To są zamojskie murzyny. To ile taki murzyn zamojski? To akurat kupione, bo... A rozumiem. Ale można... Żywe gołąbki. Żywe gołąbki. Ale tak w granicach one są 40 zł. 40 zł sztuka. Dziękuję bardzo. No, Polska? Tylko kurwa ta mała. A ile ta biało-żółta? Bo taka najładniejsza mi się tu. Taka do nabycia, taka biało-żółta. 5 dyszek. 5 dyszek, ale piękne ubarwienie. A pozostałe? Aj, 7. A ciekawi mnie ten Budapeszt, bo jest jeden jedyny. Jeden, a to dlatego drogi. No to też 4 dychy trzeba brać. Takiego Budapeszta 4 dychy? No. No to już wyższe ceny są w Lublinie niż Świętokrzyskie. Tu po 50. Po 50 zł. Takie urodniki, dziękuję bardzo. Coś go dawno nie było widać. No, ale będzie. Ile taki piękny kurak? Drachma. Drachma. To jest pan, pani? Pani. Pani. 50 zł taka piękna. Najładniejsza. Jestem, ładniejszy gospodarz. Ale gospodarza nie pokazujemy, pokazujemy tylko te kurki. Po ziemi są całogonnika i z tych silek, tak? Silki po 70 zł. Ale ma pan różne ubarwienie tych silek, bo ostatnio widziałem te silki, to same są w jednym kolorze, a tu u pana są różne kolory. To są takie małe. Tak? O. Ile przyjemność nabycia? 8 zł. 8 zł takie. Kurde, to jest z tych silek? Nie. To są wnioski paderskie. Czasem się i silki też trafiają, ale nie ma. Dziękuję ślicznie. Po 30 zł. A te malutkie? Po 20. Silki paderskie i kochy miniatury. Po 20 zł. Dziękuję bardzo. Nie było miejsca dla mnie. Taniec teraz jedzie, znów miejsca nie ma, bo po ludziach by nam jechał. A te na końcu? Nie, ten lawendowe? Te 80 zł para. Para. A tutaj też 80 zł. A te wszystkie po 80 zł. 80 zł para. Dziękuję bardzo. Luźno było tak, że... Tu są pocztowe do nabycia po 30 zł para, po 30 zł sztuka, młodziaczki. W Polsce się śmieją, on dalej leci w węgierskie kariery. Tu jest jakaś grybuny, 80 zł para. A Budapeszt?
50 zł taki budapesz. No, tam. Grybuny 80 zł. A tu u pana pocztowe ile od sztuki? Proszę. Ile od sztuki? Te pocztowe u pana? Te trzy dychy, bez obrączka. A te po trzy dychy, sztuka. Tak. A ten taki fajny płowy, bo to z lentami, taki niespotykana barwa, co to? No właśnie, taki nie, naprawdę. Rzadko spotkać. To szymerek, a tylko... Ta sama cena. No wiesz co to jest? Żeby ustropy są na trawienie, nie? Na nic innego. Co pasuje? Macie szaryki perskie i Budapeszt. Stoję jak szaryki. To ile za pawiki? 4 dychy za jedno. A za szaryki? Właśnie klasą czarnych nie warto. 2 dychy za sztukę. 2 dychy. Dziękuję bardzo. No to by dobre, no. Ja nie trzymam pani, on ma być ładny i lotny, a nie tylko ładny. To ile trzeba zapłacić za taką parkę pawików, żeby nabyć od pana? 20 zł za parkę, czy za sztukę? Za sztukę, czyli 40 zł parkę tych pawików. Dziękuję bardzo. I biały szary? A co pan się pyta, pani taki kupi? No ja to jestem po to, żeby pokazać tym, co nie mogą być. A taki piękny neweczek? Dwie dychy. Też dwie dychy. A pozostałe? Wszystkie pod dychy. O, dziękuję bardzo. Tu mamy z tych wywrotek po trzy dychy, a pozostałe po dwie dychy. To same zamojskie. I to goni pan teraz cały czas? To są z woliery. A, z woliery. Ale w ogóle w domu... Tak, oto jest tylko co słowa, co gnana jest. Tak, ale... Ale ja to ganiam, tylko że ja mam, mówię pan, ja mam więcej tych trybunów. A, grybuny, no właśnie, poznałem tę nazwę tych grybunów. Wiedziałem, że nawet grybuny jest taka. I one lepiej latają od tych? Ja bym myślał. To różnie jak kto lubi, no. Jak kto lubi. Te też fruwają. Nie ma to jako pana, to pewne towary są dobre. Co tam słychać w eleganckim świecie? Nic się nie dzieje, kurde. Zdrówko jest, co więcej nam potrzeba, ta, kurde. Gołąbki są, aby, cieszmy się. Aby w miarę zdrowie było, a ta. Resztę tam. Po 50 się kurde pewnie. Inwerku i dobrze. Tak jest. Ładne tak, gołębie. Tak. Ile to sztuka u ciebie ładuje? Od 50 zł. Młodziaczki. To nie są takie ładne. Olbrzymy wielingierski. Te z prawej 300 wypa. A te białe 250 zł. Ale to teraz do negocjacji, tak? Cena. Czy to jest ostateczna, tak? Piękne, naprawdę piękne. To jest matka ich, a to ojciec. Aha, wszystko po 50 zł. Takie króliki do nabycia w każdą sobotę w Lublinie. Dziękuję. W Lublinie też się sprzedaje. Dzień dobry. A to tylko w Lublinie? Wszędzie się sprzedaje. Po to są targi, żeby właśnie sprzedawać i kupować. Zakupiłeś. No o to chodzi. To jak to cenowo wygląda tak do nabycia u pana? A te tu z prawej? A to po 20, po 30. Po 20, po 30. A u pana to wszystko pod dwie dyszki, jak leci? Tak. Ja nie chcę drogo, chcę się nie pozbyć, kasuję to. Koniec już z gąbkami. Nie no, wszystkich nie no, ale tam parę zostawię. No, bez tego to ciężko żyjeć. Trzy zawały to już. No. Pięć dyszek ten perski. Perski, zamojski, czarny. Taki pięć dyszek. Ładny, ładny. Milca.
Z tych zamojskich, co tu jest najdroższe? Wszystkie są drogie. A najdroższy? To żółte. Ile taka? Stuwa do wzięcia. Dziękuję ślicznie, bo ładne neweczki ma pan. Niebieskie boki, czarne boki. 20 zł. Sztuka. A te jakby z karieru były te czarne? Nie? To są dragony, tylko że to są takie młodzież. Aha, dragony młode. Większe narosty. Tak jak ten już rośnie coraz większy na... Ile trzeba wyłożyć za takiego dragona? 25. 25 do wzięcia. Dziękuję bardzo. Ciężko jest. Ciężko sprzedać? Nie, w ogóle... Uchować? W ogóle tego, nie ma ich. Nie ma. Ale takie, pan widzę, lubi czarne pstre, takie kolorowe. Akurat takie są, w domu sobie czerwone i siwe. To ile za taką parkę? 200 zł. 200 zł, tylko 200 zł. A te są bogate, takie naprawdę. Można jednego zaprezentować, tak? No, coś pięknego. Stuwa, a nie żadne pieniądze. Tak, ale konkretny, naprawdę tak, konkretny. Tak, pierze się lotar, widać tego. Widzisz? Super. W telewizji będziemy oglądali? Będzie. I będzie na YouTubie. I wtedy no, można podpiąć pod telewizor, lepiej się wygląda w hotelu, nie? Tak, a do negocjacji? Nie, to już ostateczna, już taka. Ale piękne barwy. Barwy to naprawdę. Ale one jastrzębia się nie boją, prawda? W ogóle. Atakują jastrzębia. Atakują jastrzębia, także. Jastrząb się nie boi. Przyniosłem na gołębi, to jastrzębie się wyprowadziły. No, to, a to zresztą w Lubinie są sokoły, także... To żeby nabyć taką parkę od pana, to trzeba zapłacić... 100 zł. 100 zł. To jest cena do wzięcia, czy to... Nie, to jest do początku negocjacji. A początek negocjacji. No, to miło słyszeć. Dziękuję bardzo. Miło mi słyszeć. Najważniejsze, że są to piękne neweczki. Pawiki dorodne, jeszcze na tych czarnych ogonach, to u nas to były poszukiwane na tych czarnych ogonach. Ile trzeba zapłacić za taką parę pawików, żeby... Znaczy to są oba samce, po 30 zł. Po 30 zł. A neweczki? Po 10. Podychaczu. Ale coś już poszło dzisiaj? No to najważniejsze. Dziękuję bardzo. Od 30 wzwyż. Przewaga jest, białych jest 3, a tych pstrych, przewaga jest tych pstrych. To te pstre najdroższe? No i biały jest tak. A u pana? Samo, a to od stówy? Tak. Budapeszty pod Szydyki. I to by było na koniec. Zapraszam do drugiej części.